Państwo radni mają uwagi do protokołu z tej sesji, z którym zapoznali się Państwo w otrzymanych materiałach? Nie widzę. W związku z tym, jeżeli nie ma uwag do tego protokołu, kto z Państwa, Panów Radnych jest za przyjęciem tego protokołu? 14 osób. W związku z tym protokół został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt to jest poddaję pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania środków finansowych na Odrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Bardzo proszę Panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, projekt zakłada przekazanie kwoty 2000 zł dla Odrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Ja na komisji Państwu mówiłam, że po reorganizacjach nie istnieje już Sudecki Oddział Straży Granicznej, czyli placówka w Płocku, powiada w tej chwili pod Nadodrzański Oddział Straży Granicznej. Kwota ta będzie przeznaczona na zakup materiałów pędnych do samochodów, które samochodów służbowych, placówki Straży Granicznej w Płocku, która będzie miała wzmożone patrole na terenie gminy Chudowa Zdrój. Państwo wstępnie już zaakceptowaliście te wydatki, uchwalając budżet, w którym ta kwota była już wyasygnowana. Jednak, żeby móc tę kwotę przekazać na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, wymagane jest podjęcie uchwały w takim kształcie. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik za przedstawienie projektu uchwały. Proszę bardzo, czy są pytania w związku z tym, co po raz kolejny zostało nam przedstawione? Nie widzę. To w związku z tym proszę Państwa, Panie i Panów Radnych o podjęcie, to znaczy o głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę bardzo, 14 osób. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny podpunkt punktu 4. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. O przedstawienie projektu proszę bardzo Panią Elżbietę. Bardzo bardzo. Projekt tej uchwały omawialiśmy na komisji. Chciałam powiedzieć, że przedstawiamy ją, ponieważ na sesji 14 listopada przyjęliśmy uchwałę, w której nie ustalono górnej granicy dodatku funkcyjnego dla dyrektora i zastępcy, i nadzór prawny wojewody zwrócił nam uwagę, że należy to dościsnąć i ma być to konkretna kwota bądź widełki dla tego dodatku. Stąd ta propozycja zmiany. Została ona uzgodniona ze związkami zawodowymi i prosimy o przyjęcie w takim kształcie, jak Państwo otrzymaliście. Dziękuję bardzo. Po raz kolejny zapytam, bo wiemy, myśmy to omawiali na komisjach, więc czy mimo tego, że było omówione i Pani Elżbieta w tej chwili przedstawiła, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym proponuję przeprowadzić to głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, tej uchwały? 6, 7, 8. Pan radny Buksak nie, tak? Raz. 13. 13 radnych jest za. Kto z Państwa radnych? 12. Jeszcze raz. A tak, 12. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. Przepraszam najmocniej. 12 radnych jest za. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Skoro trzech wstrzymujących, a mamy 12. No ale ja miałam wrażenie, że radny Głusz podnosił rękę za. Trzeba powtórzyć. Przepraszam najmocniej. To jeszcze raz. Przepraszam najmocniej. Byłam pewna, że radny Głusz podnosił rękę za. W takim układzie przepraszam i bardzo proszę Państwa jeszcze raz podniesienie ręki. Kto z Państwa był za przyjęciem tej uchwały? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kto z
Państwa, pani, panów radnych jest, wstrzymał się od głosu? Trzy osoby. W związku z tym nikt nie był z prostego raportu prowadzi, że nikt nie był przeciw, więc uchwała zostaje przyjęta większością głosów. Kolejny podpunkt punktu czwartego dotyczący uchwały odnośnie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również z trybu ich pobierania. Bardzo proszę panią Monikę Kryczkę o omówienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, organ nadzoru prawnego Urzędu Wojewódzkiego niestety stwierdził nieważność uchwały w sprawie usług opiekuńczych, która została podjęta w grudniu na sesji grudniowej. Zarzucono nam, że ta uchwała zawierała zbyt dużo informacji i szczegółów dotyczących realizacji tych usług. Obecny projekt uchwały zawiera wszystkie poprawki, które rozstrzygnięcie nadzorcze wymagało naniesienia takich poprawek. Projekt uchwały został już też skonsultowany z nadzorem prawnym Urzędu Wojewódzkiego. Usługi opiekuńcze od stycznia są realizowane, czyli te osoby, które wymagają tej formy pomocy, tą pomoc mają udzieloną, a uchwała, podjęcie uchwały na dzisiejszej sesji umożliwi nam pobieranie opłat od osób, które korzystają z tej formy pomocy za świadczenie usług. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Szanowni Państwo, pani dyrektor powiedziała, że rozstrzygnięcie nadzorcze zawierało uwagi. Projekt, proszę Państwa, rozstrzygnięcia nadzorczego, dlatego że pani z nadzoru, podobnie jak przy poprzedniej uchwale, była na tyle uprzejma, że zwróciła nam uwagę na błędy i powiedziała, że na pewno szybciej i dla nas wygodniej, dla samorządu będzie, jeżeli podejmiemy tą uchwałę poprawiającą w tym zakresie nasze uchwały, czy jedną, czy drugą, aniżeli będziemy czekać na rozstrzygnięcie i na tą całą procedurę. Także rozstrzygnięcia nie było, był telefon z prośbą o poprawienie i dlatego Państwu przedstawiamy ten projekt uzgodniony z nadzorem. Dziękuję bardzo. Tak, proszę bardzo. Pytanie do pani kierownik, kiedy była uprzejma przedstawić kwoty, ponieważ my oczywiście omawialiśmy tą sprawę na komisji, natomiast jest tutaj publiczność i być może ktoś z publiczności byłby zainteresowany kwotami, jakie będą pobierane za te świadczenia, o których przed chwilką powiedzieliśmy. Od naszych klientów, tak? Czyli od płatnej za usługi opiekuńcze każda osoba będzie miała wystawioną decyzję, w której będzie określona ta odpłatność, bo ta odpłatność zależy od dochodów, które ta osoba posiada. Więc, ale ogólna kwota wszystkich naszych osób, które mają już te usługi świadczone, wynosi około 1200 zł miesięcznie. Rozumiem, że to było jedyne pytanie, które było skierowane do pani Moniki, do pani kierownik, tak? Tak jest. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa, pań, panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? 14. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny podpunkt dzisiejszego porządku sesji to wybór przedstawiciela gminy Budowa Zdrój do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzku. Proszę pana burmistrza Piotra Maziarza o omówienie projektu uchwały. Pani przewodnicząca, wysoka rado. Pan starosta Kłodzki zwrócił się do mnie z pismem w związku z upłynącą kadencją samorządu o wyznaczenie osoby do Rady Społecznej ZOZ-u Kłodzkiego. I proszę Państwa, w ubiegłej kadencji przedstawicielem gminy był pan radny Mirosław Olejarz. Ja nie zaproponowałem jeszcze w tym projekcie uchwały pana radnego Mirosława Olejarza, bo przed drukiem nie rozmawiałem, żeby taką wolę wyraził. Po fakcie wydrukowania materiałów taką rozmowę przeprowadziłem, pan radny jest, no tak jak mi powiedział, chętny, natomiast i moja propozycja jest taka, by pan radny był dalej przedstawicielem
w Radzie Społecznej. Pracował w tej Radzie. Mam dobre informacje od starosty Kłodzkiego, jeżeli chodzi o pracę pana radnego i w związku z tym taki projekt uchwały poddaję państwu pod głosowanie z propozycją radnego Mirosława. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa, pani, panów radnych ma pytania? To znaczy, a właśnie, czy jest jakaś inna kandydatura, bo co prawda dla państwa, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniach komisji, chcę powiedzieć, że my jako członkowie poszczególnych komisji rozmawialiśmy z radnym Mirosławem Olejarzem i dla nas jest to jakby naturalne następstwo, wyrażenie jego woli, że chce po raz kolejny pełnić tą funkcję. Zostało z nim przez nas wszystkich radnych omówione, dlatego niech nikogo może nie dziwi to, że na dzień dzisiejszy, to znaczy na czas ostatniej komisji, nie wiadomo było mi nic o jakimkolwiek innym kandydacie proponowanym przez radnych, więc jeżeli cokolwiek, ktokolwiek jeszcze chce o coś zapytać, to proszę bardzo, jeżeli nie, to będziemy głosowali tą uchwałę. W związku z tym, że nie widzę, proszę bardzo, kto z państwa, pani, panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? 12. Niemożliwe. 13, przepraszam. Dobrze. Tak jest. Wstrzymał się pan Mirosław Olejarz. W związku z tym uchwała przechodzi większością głosów. Kolejny podpunkt punktu 4 i kolejny punkt dzisiejszej sesji dotyczy wyznaczenia przedstawiciela gminy Budowa-Zdrój do Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych. Bardzo proszę pana burmistrza Piotra Maziarza o omówienie. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Tak umówiłem się z panem, z panem dyrektorem Parku Narodowego. Jakie poczucie czasu? Panie dyrektorze, dziękuję. Naprawdę bardzo dobrze, żeśmy się umówili. Pan dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych, Janusz Korybo, wystosował do mnie pismo, w którym zwraca się po upływie kadencji przedstawiciela gminy w Radzie Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych o wyznaczenie tej osoby. Ja powiem parę zdań, ale też i będę chciał poprosić pana dyrektora, żeby również w paru zdaniach powiedział o Radzie Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych. Proszę państwa, pierwszym przedstawicielem Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych z ramienia gminy byłem ja jako wiceburmistrz, bo ta rada powstała i wówczas zwróciła się dyrekcja o wyznaczenie osoby. Ja pełniłem tę funkcję do chwili, gdzie w trakcie kadencji złożyłem rezygnację, oczywiście po uzgodnieniu tej kwestii z ówczesnym burmistrzem. Dlatego, gdyż pełniłem również i funkcję w zarządzie dolnośląskiej organizacji turystycznej i innych stowarzyszeniach, trudno było połączyć tę ważną i odpowiedzialną funkcję w Radzie Naukowej Gór Stołowych i sprostać też i oczekiwaniom obecności, angażowania się w sprawy parku, które są bardzo ważne, gdyż Park Narodowy Gór Stołowych znajduje się również na terenie gminy Budowa. Wówczas zaproponowałem panu burmistrzowi jako zastępca, żeby to nie byłaby osoba, która zajmuje się między innymi ochroną środowiska, pani Aneta Potoczna. I pani Anecie Potocznej kadencja się zakończyła, stąd pismo pana dyrektora. Natomiast ja rozmawiałem i z panią Potoczną, i z panem dyrektorem, i z panią wiceburmistrz i z racji tego, że sprawy parku są sprawami ważnymi i powinniśmy ten kontakt mieć stały, bezpośredni, a wiceburmistrz jest na moim jednym z najbliższych czy najbliższym współpracownikiem. W związku z tym chciałbym zgłosić kandydaturę pani wiceburmistrz. Oczywiście tę kandydaturę również i uzgodniłem z panem dyrektorem, ale myślę, że pan dyrektor może powie więcej w paru zdaniach o parku. Bardzo proszę. Dziękuję. Witam, szanowni państwo, pani przewodnicząca, burmistrzu, Wysoka Rado. Otóż tak, ustawodawca określił w ustawie o ochronie przyrody również takie ciało doradcze,
doradcze dla dyrektora parku, które składa się mniej więcej z liczby do 20 osób. I cóż, o cóż tu chodzi? Otóż wszystkie ważkie decyzje, jakie ma podejmować dyrektor parku, powinien mimo wszystko skonsultować z Radą Naukową. Samo brzmienie naukowa świadczy bardziej o tym, że Rada ma charakter jakby taki strony merytorycznych rozwiązań, ponieważ my mówimy, że park to twór przyrodniczy. W związku z tym ci profesorowie czy inni przedstawiciele nauk przyrodniczych i nie tylko są tą bardzo pomocną stroną dla dyrektora parku w podejmowaniu decyzji. Z tego względu, że ich wiedza jest znacznie szersza, interdyscyplinarna ta wiedza. W związku z tym pomoc tych przedstawicieli rady jest przede wszystkim bardzo nieodzowna, szczególnie kiedy tworzy się plany ochrony parków narodowych, zadania ochronne i to jest jakby ten kierunek myślenia. Ale również w zakresie funkcjonowania tej Rady Naukowej znalazło się miejsce dla przedstawicieli samorządów. Z tego względu, że niewątpliwie park jest otoczony przestrzenią publiczną i nie jest hermetyczny. W związku z tym ten kontakt z samorządami z otoczenia parku najlepiej się realizuje właśnie poprzez członkostwo w Radzie. Oczywiście wiadomo, ja bywam na posiedzeniach, na sesjach i tak dalej, ale to członkostwo w Radzie to jest ta dyskusja, to jest ten chleb powszedni tego życia. Tam się dużo dzieje, bo Rada się spotyka mniej więcej dwa razy do roku. Jeden dzień to są plenarne obrady, tak jak tutaj Państwo siedzicie na sali, drugi dzień to jest jakieś wyjście w teren i omawianie problematyki w terenie. I prawdę powiedziawszy, ta obecność kogoś z samorządu jest o tyle dobra, że jednocześnie przedstawiciele samorządu wiedzą, co ten park ma w głowie, nie? Jakie są jego pomysły, co oni tam planują w perspektywie roku, dwóch, trzech. Rada jest powoływana na pięcioletni okres kadencyjny. To jest spory okres nawet wykraczający poza waszą kadencję, bo tutaj kadencyjność jest czteroletnia. Czyli ten przedstawiciel, który zasiądzie w tej Radzie, jest oczywiście, Rada głosuje, jest tak zwana zasada demokracji, czyli większości głosów, kworum, no tak jakbyśmy mieli do czynienia tutaj z Państwa działalnością. I przede wszystkim nasze zadania w tej chwili, ponieważ park jeszcze jest na etapie cały czas opracowywania planu ochrony, który tam sobie w ministerstwie gdzieś zapadł głęboko w czeluści, to my musimy działać na zasadach zadań rocznych. Zadania roczne są transparentne. Jakbyście Państwo mieli czas, możecie wejść na stronę Parku Narodowego i zobaczyć, co my na przykład w tym roku będziemy robić. Nie? Tam każdy z obywateli, ponieważ to jest instytucja z dostępem do informacji publicznej, może zobaczyć, co ten park będzie robił. Tam nie ma podanych czasów, że w tym dniu czy w tym miesiącu to będziemy robić to czy nie, ale jest cała historia tego, jakie zamierzenia i jakie zadania będziemy realizować. Ale nim to się ukaże w Dzienniku Ustaw, bo to formalnie jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw, to Rada Naukowa musi klepnąć, czyli oni w dyskusji muszą powiedzieć, dobrze, dyrektorze, zgadzamy się, że ten zakres prac jest dopuszczalny, że nie łamiemy tam jakichś zasad przyrodniczych, nie niszczymy jakichś siedlisk i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, jeżeli tak się stanie, że Państwo zdecydujecie, że Pani Wiceburmistrz stanie się przedstawicielem jednocześnie Rady Naukowej, to będzie nam bardzo miło, bo to będzie najwyższej rangi przedstawiciel samorządu, jaki zostanie zgłoszony przez nas do ministerstwa, żeby uzyskać tą nominację. Bo droga jest taka, my otrzymaliśmy już z każdej z gmin propozycje, czyli tamte samorządy określiły swoich przedstawicieli, Radków, Lewin, Szczytna, została nam tylko Chudowa
I my przesyłamy to do akceptacji ministra środowiska. On się najczęściej zgadza z decyzją dyrektora, czyli jak dyrektor mu przedstawi te 18 czy 19 nazwisk, to nie musimy tam pisać życiorysów zaraz obok, że dlaczego to ta osoba, a nie inna. I później są nominacje. I pierwsze posiedzenie Rady będzie to kwiecień tej nowej, gdzie będziemy żegnać starą, a spotkamy się znowu. No i czekamy na tą waszą decyzję, bo ten przedstawiciel nam jest potrzebny do tej całej naszej układanki, żebyśmy zbiorowo mogli tą całą listę przesłać. I tak jak powiedziałem, jeżeli tak się stanie, że tutaj wybór i za wasze zaufanie będzie skierowane na panią wiceburmistrz, będzie fajnie, bo to będzie dobre przełożenie. Przyznam szczerze, że najszybsze w tym zakresie, bo nawet jakieś konsultacje czy coś, no to ja nie zawsze mam czas z panem Piotrem na przykład usiąść i coś tam dyskutować, ale jak pani wiceburmistrz się nasłucha na przykład, nie, w ciągu dnia różnych problemów parkowych, to może później w wolnej chwili będzie mogła swoje szefowi przekazać. I to tyle. Także żebyście wiedzieli, właśnie to jest, no tak wygląda życie. I ja zaczynam z tą radą kadencję, ale już nie będę z tą radą kończył tej kadencji, bo moja kadencja się kończy w przyszłym roku, więc siłą rzeczy, ale przyjdzie nowy dyrektor, on się musi z tym zgodzić. Czyli z tym naszym wyborem, czy moim wyborem, waszym wyborem, musi się zgodzić, on siądzie z tą radą i będzie dalej realizował swoje plany. Tyle w drodze, że tak powiem, wyjaśnienia i objaśnienia, o co tu chodzi. Dobrze? Czy to jest wszystko jasne? Czy ja się mogę odmeldować? Jeszcze panie dyrektorze, myślę, że możemy uchylić rąbkę tajemnicy, bo jedną z sesji Rady Miejskiej chcielibyśmy zaproponować państwu w Parku Narodowym. Jak najbardziej. To już z panią przewodniczącą, tak, to mamy tam. Pan dyrektor będzie chciał się pochwalić tym, co pan zrobił i powiedzieć o planach. To nawet nie chodzi o chwalenie się. My mamy taki plan. Chcemy go realizować w dalszym ciągu. Ja czasami myślę sobie tak, spotykam się gdzieś na obrzeżu parku z jakimś niezrozumieniem jakichś zdarzeń, faktów, a do tego nie wolno w parku, a do tego nie wolno, tak, same zakazy łatwo formułować. Natomiast chcemy przybliżać radnym, sołtysom, wy nie macie sołec, ale na przykład jak taka Szczytna jedzie, to my zapraszamy radnych ze Szczytnej z panią przewodniczącą i sołtysów, czy sołtysy, panie sołtyski, niech jadą do nas do Parku Narodowego na jeden dzień. My pokazujemy, co my tam zrobiliśmy, albo co zamierzamy zrobić. Wracają, jakby mają w głowach już więcej informacji takich bardziej potwierdzonych w rzeczywistości niż w obiegowej opinii, która tam gdzieś może krążyć, a trochę zawsze jest to, jak to obiegowa opinia, bywa czasami wypaczona, a nieraz bardzo mocno, nie? I to tyle. Także naszym zadaniem będzie również i wielką radością gościć państwa u nas na takim parogodzinnym spotkaniu. No to teraz to już pan uchyla mojego rąbka tajemnicy. To znaczy, ja chciałam tylko powiedzieć, nawiązając do tego, co powiedział pan burmistrz, że tak jak państwo dostaliście materiały na sesję i macie w tych materiałach plan pracy Rady, to tak jak widzieliście, szanowni radni, w miesiącu maju jest pod hasłem współpraca z Parkiem Narodowym Bursztynów w zakresie udostępniania turystycznego i edukacji przyrodniczej, to po rozmowie z panem dyrektorem ustaliliśmy, że no, będzie się dyrektor, mimo wszystko użyję tego słowa, chwalił tym nowym obiektem edukacyjno-wystawienniczym, który powstał, a który myśmy poprzedni członkowie Rady mieli możliwość widzenia w ubiegłym roku na jednej z komisji. No i plan pana dyrektora jest taki, że to będzie rada trochę wyjazdowa, bo będzie chciał nas, że tak powiem, przeciągnąć. Więc dlatego mówię, że to jest ten rąbek tajemnicy, którego dotyczy to, co pan tutaj zaczął mówić, więc wydaje mi się, że chyba żeśmy już powiedzieli bardzo dużo. Niemniej jednak widzę, że radny Mariusz Kieca chciałby coś zapytać. Panie burmistrzu, szanowna rado, panie dyrektorze, korzystając z okazji, że pan tutaj jest, jedno małe pytanie, bo to mnie nurtuje, bo dwa lata temu park dofinansowywał podstację ratunkową GOP. W zeszłym roku tego nie było. A pytanie, czy w tym roku przewiduje park dofinansowanie, bo uważam, że to... Nie wiem. To idzie inną drogą, ponieważ park poprzez, nie powiem, takie ciekawe zabiegi, zresztą to sprzyjające dla nas, został wyłączony z tego obowiązku ustawowo.
Uznaliśmy z burmistrzem Radkowa i zresztą zaproponowaliśmy wspólnie do GOPR-u, że jesteśmy w stanie współfinansować budowę nawet stacji w Karłowie. Burmistrz wskazał działkę i piłeczka jest na razie po stronie GOPR-u. Jeżeli tam będą odpowiednie decyzje i zapadną, to my włączymy się do współfinansowania. Nie finansowania, tylko współfinansowania. Dziękuję, bo wydaje się, że... Znam się, tak, bo rzecz ważna dla mieszkańców turystów, tak naprawdę dla wszystkich, dla parku również. GOPR chroni z pozycji Zieleńca. Tam jest stacja. Jednak ten czas przyjazdu do Przedmorzyce jest dość długi, tak, nie było. Długie lata była pod stacja. Długie lata była pod stacja, ale w tej chwili, no nie wiem, chyba na weekend tylko przyjeżdżają na dyżur. Dokąd? Nasze jest? Nie, w tej chwili też nie było. Tylko z Zieleńca. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeszcze radny. Chciałbym pana dyrektora zapytać o sprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Mieliśmy ostatnio komisję bezpieczeństwa w różnych tematach, między innymi ochotniczej straży pożarowej. Jak nasze jednostki mogą dotrzeć w przypadku sytuacji pożarnej? Jak pan to ma rozwiązać? Tak, mamy, musimy mieć rozwiązane. My co roku w kwietniu przechodzimy pełną kontrolę. Państwowej Straży Pożarnej z Płocka, oficerowie od spraw prewencji przyjeżdżają. Mamy plan obrony. Ten plan obrony, nie wiem, czy jest w jednostkach ochotniczych Straży Pożarnej, tego nie wiem, przyznam szczerze, ale plan obrony jest na pewno w Płocku, czyli w punkcie dowodzenia i wszystkie nasze drogi pożarowe, które nadają się do przejazdu pojazdami pożarowymi, mają swoje oznaczenia. Oznaczenia, gdzie jest punkt czerpania wody i oznaczenia, że to jest droga pożarowa. Nie zastawiasz najczęściej coś takiego i numer. Każda z tych dróg. Te numery są odzwierciedlone w całej mapie obszaru i to jest tak, jak mówią przepisy, więc tu nie ma jakichś odstępstw żadnych. My nie wymyślamy żadnego nowego prawa dla nas, ani nie uchylamy się od obowiązku prawa, bo z tego względu, że pożary mogą się zdarzyć w tym obszarze. Aczkolwiek powiem Państwu, że i to jest adres do wszystkich obywateli, powszechne noszenie ze sobą telefonu komórkowego i wrażliwość na zapach dymu, takiej spalenizny, uczula wszystkich turystów. Turyści nie są obojętni. Jak idą nawet szlakiem i nie widzą żadnego otwartego ognia, a czują zapach dymu, potrafią dzwonić i alarmować, nie? Że tam się gdzieś coś pali. Więc ten obowiązek obywatelski jest tutaj wypełniony znacznie lepiej niż ten obowiązek, którego byśmy życzyli nie śmieć my jeszcze, nie zostawiamy śmieci. To jest jeszcze długa droga edukacji. Natomiast tu, jeżeli chodzi o wrażliwość na ogień i palenie, a my już od paru lat niczego nie palimy, my sami. Bo kiedyś był taki moment, kiedy spalaliśmy gałęzi. Na przykład ścięte były drzewa, więc gałęzie się paliło, więc te dymy gdzieś tam się snuły. Sami żeśmy później zauważyli, że jeżeli wypalamy te gałęzie gdzieś tam późną wiosną, już robi się sucho, ciepło, to czasami od tego ognia gdzieś tam ta ścioła dalej się tli. No i ludzie oczywiście dzwonią, tam coś się pali, no więc zaraz akcja, straż i tak dalej. W tym roku no, mieliśmy kłopot w bardzo trudnym terenie, ale to nad Wambierzycami. Nie wiadomo kto, czy jakaś młodzież, czy ktoś. Rozpalono ognisko, to ognisko nie zostało właśnie w sposób zgaszone. I też w ten sposób turyści ze szlaku określili nam miejsce i ten zapach spalenizny. No, akcję trzeba było przeprowadzić oczywiście jak najbardziej. Także te kwestie nie są nam obojętne. Jesteśmy wyczuleni na to, ale też i ludzie, także to jest dobrze. Ale ja chyba wiem, o co chodziło do końca panu przewodniczącemu. Chodzi o tak zwane, wie pan, że my o tym mówimy, drzwi do lasu, które są zamknięte na drogach wjazdowych, a do których trzeba mieć klucze. No i jak wygląda sytuacja właśnie w momencie, kiedy to się dzieje właśnie na takiej drodze, na takiej drodze, czy straż posiada klucz do takiego szlabanu? Czy w momencie, kiedy coś się zaczyna dziać, to straż musi wystąpić do was, żebyście wy pojechali i otworzyli? Jak to wygląda? Do tej pory to z reguły nasze służby były przed strażą, czyli jeżeli nawet był przejazd, to ten przejazd już był otwarty. Natomiast nie wiemy, nie odpowiem w tej chwili, czy na pewno w OSP tych kluczy nie ma. No
OSP tych kluczy nie ma. Natomiast prawdę powiedziawszy, Państwowa Straż Pożarna pewnie ma, ale nie odpowiem. Zadajcie to pytanie w terminie późniejszym. W terminie późniejszym, prawda? Dobrze. Czy coś jeszcze, a na gorąco, póki tu stoję przed Państwem? Jeżeli chcecie, bo zakłócę Wam cały porządek tej sesji. Ja zakończyłem przed chwilą zebranie z załogą, bo raz do roku w styczniu się spotykamy, żeby omówić problematykę i minionego i problematykę przyszłego roku, czyli obecnego. Natomiast Państwo, jeżeli macie jeszcze chęć o coś mnie spytać, to proszę bardzo. Widzę, że moi radni dostali pełny zasób informacji, jakie mają potrzebne. Nie wiedzą, gdzie są klucze, ale mamy zaprzeczenie, czy zostanie sprawa zbadana. Radni nie są uprzywilejowani na tyle, żeby dostali klucze też. Nikt sobie nie uzurpuje takiego prawa. No nie, nigdy w życiu. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję za wysłuchanie i oczekuję na decyzję Wysokiej Rady co do osoby, która będzie reprezentowała tutaj gminę. Miasto raczej. Dobrze, fajnie, dziękuję bardzo. Do widzenia. W związku z tym, że nie było żadnych pytań dodatkowych do pana dyrektora, przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Czternastu radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt dzisiejszej sesji dotyczy planu pracy Rady Miejskiej na rok 2015. Że tak powiem, był to zakres moich działań w konsultacji z panem burmistrzem. Opracowaliśmy plan, który wydaje się nam na tyle zwięzły, że poruszy te sprawy, które są niezbędne, a które, że tak powiem, nie powielą tematów, które są wpisane w planach pracy poszczególnych komisji. W związku z tym, że mamy w tej chwili mamy już koniec stycznia, to plan pracy Rady, który został opracowany, to są tematy, które będą poruszane na sesjach i w związku z tym zaczyna się od kwietnia, obejmuje kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień z racji okresu urlopowego nie są ujęte w planie. No i następne miesiące do końca roku również obejmują ten plan. Radni zapoznali się z tym planem pracy zaproponowanym przeze mnie i przez pana burmistrza. Czy ktoś z państwa, panów radnych ma pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym bardzo proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Tej uchwały, przepraszam. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny punkt dzisiejszej sesji dotyczy planów pracy poszczególnych Komisji Rady Miejskiej na rok 2015. W związku z tym, że w obrębie poszczególnych komisji, przewodniczący komisji razem z członkami poszczególnych komisji przygotowali te plany bardzo, że tak powiem, dogłębnie i wielokrotnie nad nimi dyskutowali. Ja nie ukrywam, że gdzieś w ramach porównywania poszczególnych planów i konsultacji z poszczególnymi przewodniczącymi, żeby uniknąć powielania tematów, te plany pracy poszczególnych komisji zostały skonsultowane i dopracowane na tyle, że każda z komisji nie powiela tematów innych komisji, co nam się niestety zdarzało w latach ubiegłych. W związku z tym, czy ktoś z Państwa ma pytania do tego projektu uchwały? Panie panu radnych. Bo mówię, po raz kolejny się powtórzę, ten temat został wielokrotnie omówiony przez Państwa radnych na poszczególnych komisjach, więc proszę nie dziwić się, że nie padają żadne pytania. W związku z tym, chciałabym, żebyśmy zagłosowali. Kto z Pań, panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? 14. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem dzisiejszego porządku sesji jest punkt 5. Dotyczy przyjęcia sprawozdania z prac burmistrza miasta Kudowy-Zdroju. Bardzo proszę pana burmistrza Piotra Maziarza.
Proszę Państwa, tak jak już my się umawiali na poprzedniej sesji, ja Państwu przedłożyłem sprawozdanie z prac i takie sprawozdanie będę przedkładał. W minionych kadencjach była taka praktyka, że Państwo się z tym zapoznawali. Jeżeli były pytania, to odpowiadałem na bieżąco. Jeżeli wymagały jeszcze jakiejś szczegółowej analizy, no to już z Państwem sobie doprecyzowałem, czy to w formie jakiegoś kontaktu, czy pisemnej, będę Państwu takie odpowiedzi udzielał. Także taka zasada została wprowadzona. Ona jest kontynuacją tej zasady, którą radni minionej kadencji, z którą mieli do czynienia, także bardzo proszę. Czy w związku z tym materiałem, który Państwo otrzymali, dotyczącego sprawozdania z pracy burmistrza, bardzo proszę radną Anię Burmistrz. Sprawozdaniu jest notatka dotycząca spotkania pana burmistrza z panią dyrektor ZOZ-u Kłodzkiego, panią Jadwigą Mierodziejewską. Rozmowy dotyczyły nocnej oraz świątecznej opieki medycznej nad mieszkańcami Kudowy Zdroju. Czy coś już bliżej wiadomo na ten temat? Tak, proszę Państwa, odbyło się spotkanie z panią dyrektor Jadwigą Radziejewską, która przybyła wraz z księgową. Pani skarbnik była na spotkaniu, czyli ja byłem z panią skarbnik. I proszę Państwa, tak, ten temat świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej dalej jest kontynuowane. On leży nam bardzo na sercu, chcielibyśmy to zmienić. Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda w ten sposób, że ja Państwu powiem też o rozmowach w Nachodzie, bo tutaj w notatce jest taki zapis, że odbyło się spotkanie z burmistrzem Nachodu, panem Janem Birkę, i tam również była poruszana sprawa opieki zdrowotnej, którą świadczy i może świadczyć oraz jak może świadczyć szpital nachodzki. I to będzie przedmiotem naszego najbliższego spotkania w miesiącu lutym. Pan Birkę jedzie do nas, do budowy, z dyrektorem szpitala i przekaże nam więcej informacji odnośnie prac prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia oraz odpowiedniku w Republice Czeskiej. Te informacje posiada z racji tego, iż jest parlamentarzystą, jest posłem pan Birkę również, oprócz tego, że jest burmistrzem. Przedstawi również informacje dotyczącą usług, które szpital nachodzki może świadczyć dla mieszkańców Kudowy, czyli usług tej pomocy oraz cen wynikających z udzielonej pomocy. Ale ja wiem, że to nie jest rozwiązanie, bo to jest rozwiązanie dla pewnej grupy zamkniętej, czyli dla grupy tych, którzy przebywają na terenie Republiki Czeskiej, tych, którzy posiadają błękitną kartę. Wzór błękitnej karty jest na stronie budowy, także zachęcałbym do kliknięcia i wypełnienia, ale to są cały czas półśrodki. To jest sprawa udania się do szpitala, to jest sprawa kontaktu, chociaż tutaj zapewnił pan burmistrz, że to nie wygląda źle, że nie należy się bać bariery językowej. Natomiast nam cały czas zależy na opiece tutaj, w budowie. I taka rozmowa jest prowadzona z panią Radziejewską, bo jest prowadzona. Ona ma pewien wymiar, ona ma pewną kontynuację, ponieważ zastanawiamy się tutaj nad pewnymi płaszczyznami, które mogłyby pomóc nam w prowadzeniu, i to już wnet, takiej opieki w budowie. Ja nie chcę mówić, że ona będzie już. Kontrakt jest do końca 2015 roku. Pani Radziejewska mówi, że jednak ten kontrakt, który został zaskarżony, no, został rozstrzygnięty na korzyść ZOZ-u Kłodzkiego. No, ale te procedury, które powodują wzruszenie, no to się odbywają jednak na braku zapewnienia tej opieki lekarskiej. Mamy pewną propozycję, bo będziemy chcieli rozmawiać z panią dyrektor NFZ-u, panią Niemiec. Również pomaga nam w tym pani dyrektor Radziejewska. Następna wizyta u niej. Myślimy o pewnym programie, bo tutaj choćbyśmy chcieli jako gmina pomóc w ten sposób, że z budżetu miasta oczywiście Państwo desygnują kwotę na rzecz zapewnienia, czyli opłacając, czy tam dopłacając do usług, czyli do lekarza, to jest problem.
to mamy problem jako gmina. Może pani skarbnik w dwóch zdaniach, bo jest i pani księgowa, i pani skarbnik. I ja mówię, no to my chcemy dać pieniądze. No to pani skarbnik mówi, nie mogę, a pani księgowa mówi, ja też nie mogę wziąć. Także to ze względów proceduralnych jest na razie sprawa trudna, aczkolwiek moim zdaniem nie jest to sprawa niemożliwa. Ona musi być załatwiona dla dobra mieszkańców. Proszę, w paru zdaniach tylko ten problem trudności wzięcia i dania środków. Szanowni Państwo, ustawy, które regulują świadczenie usług zdrowotnych, zostały tak skonstruowane, że dane świadczenie musi być opłacane wyłącznie, czy finansowane wyłącznie przez jedną z grup. Czyli jeżeli opieka sobotnio-świąteczna plus nocna została przypisana do NFZ-u i zostało to na to rozpisany kontrakt, wygrała go Polenica, w naszym przypadku nie wiemy, co już o konkretnym przypadku, czyli gmina nie może dać z punktu widzenia przepisów ustawy o finansach publicznych drugi raz pieniędzy na to samo, ponieważ by była tutaj zastosowana dyscyplina finansów publicznych i tego dać nie możemy. Z drugiej strony tak samo działa szpital. Jeżeli ktoś te świadczenia finansuje, oni nie mogą drugi raz wydawać, bo też mieliby dyscyplinę budżetową, też mieliby, braliby pieniądze na coś, czego nie mogą świadczyć. Czyli tutaj ten przepływ pieniędzy jest niemożliwy, jeżeli chodzi o te proceduralne rzeczy. To, co Pan Burmistrz powiedział, te sprawy odwoławcze są tak długotrwałe, że w tym roku kończy się kontrakt STM-u Polarickiego. Pani dyrektor zapewniała, że jak najbardziej przystąpi do tego konkursu, który będzie ogłoszony na 2016 rok. Być może od 2016 roku będziemy mieć jakby sprawę rozwiązaną automatycznie, czyli z powrotem wejdzie ZOS Kłodzko i będzie tutaj świadczona ta pomoc sobotnio-niedzielna i świąteczna. Natomiast mówiła nam też o współfinansowaniu, czyli jeżeli wyraziłby zgodę lekarz, dyrektor NFZ-u we Wrocławiu, pan Niemiec, można by było rozmawiać o tak zwanym współfinansowaniu, czyli wyłączeniu części pieniędzy ze SCM-u w Polanicy, dołożeniu części środków z budżetu gminy i wtedy zapewnienie tej pomocy na terenie Kudowy. Natomiast to wszystko wymaga procedur, to wszystko wymaga decyzji. Natomiast co może gmina, proszę Państwa? Sama z siebie gmina może zrobić nabór na konkurs, który wykracza poza zadania, które wynikają z tego konkursu, który ogłosił NFZ. Czyli musiałyby być to inne rzeczy, które, ja powiem szczerze, znalazłam gminę, która finansuje coś, co wykracza poza te podstawowe działania. Jest to bogata gmina. Jeżeli mogę, tak? Bo tutaj pani skarbnik znalazła gminę, która rozpisała taki konkurs, ale my też idziemy tą drogą, a ja już przeprowadziłem rozmowy z inną jednostką samorządu. Prowadzę rozmowy z radnymi powiatowymi, no bo może ten konkurs byśmy wspólnie napisali z powiatem i wtedy to finansowanie byłoby dla nas lepsze, bo tutaj tak, sprawa projektu, konkursu, to nie jest sprawa trudna. Aczkolwiek jest to sprawa trudna, no bo gdy rozmawiamy o procedurach medycznych, członek Rady Społecznej sam potwierdzi, że trzeba tu bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie posługiwać się tą terminologią, która jest przyporządkowana do tej świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej. Pogotowie ratunkowe działa w standardach, które są na dzień dzisiejszy takie, że jest i ratownik, kierowca, który jest zarazem ratownikiem. Natomiast nam cały czas mówimy o braku lekarza w Kudowie Zdroju. Także nad procedurą konkursową też rozpoczęliśmy pewne prace. Ale to i tam wraz z osobami, że tak powiem, z branży. No, zależy nam bardzo, proszę Państwa, żeby ten lekarz pojawił się możliwie jak najszybciej. Ale choćbyśmy go chcieli jutro, no to Państwo słyszycie. Pani skarbnik nie może dać. To nie jest kwestia braku pieniędzy, tylko braku możliwości prawnych zarobić. Proszę bardzo.
Jeszcze wracając do tego wszystkiego, chciałbym też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że znowu pojawiły się takie sygnały, takie informacje, które mówią, że w Kudowie jest pogotowie, ale ono tylko jest jako pogotowie. Tam nie ma lekarza, tam nie ma pielęgniarki, która przyjmie naszych pacjentów i zaopatrzy, czy to jakieś iniekcje, czy jakieś opatrunki i tak dalej. To jest jedna rzecz. Drugą rzecz, o którą chciałem zapytać, bo tak, no zakładamy, że ZOS Kłodzko wygra ten konkurs, to znaczy w sensie takim, że wygra ten konkurs w sensie opieki tej zawodowej, świątecznej i nocnej. Ale pytanie, jeżeli nie wygra, bo Polanica, przypuszczam, nie odpuści tego tematu, bo są to jakieś pieniądze, czy nie warto byłoby też porozmawiać z panią prezes o tym projekcie, który tutaj został nam przedstawiony, o tym współfinansowaniu tej opieki na naszym mieście. Bo mówię, no trzeba założyć jakiś plan awaryjny, bo wydarzyć się wszystko może. Tak samo z doświadczenia poprzedniego konkursu, że jednak Polanica wygrała. Pani dyrektor Zosłowocko wyjaśniła, na czym to polegało. Nie będziemy tego komentować, ale trzeba założyć, że może SCM przygotuje się do tego i będzie chciał na pewno ten konkurs wygrać. Po prostu z lepszą ofertą. I czy nie warto było właśnie z panią prezes na ten temat porozmawiać i też zacząć jakieś rozmowy w sensie takim, co o którym widzieliśmy, o tym współfinansowaniu, czy też nie weszłoby w ten projekt? Proszę uprzejmie. Na pewno tak z panią prezes, ale na pewno też i z NFZ-em, czyli tam, gdzie będziemy rozmawiali z panią Niemiec, bo tam są kierowane oferty. No i teraz ta oferta skierowana do NFZ-u, gdzie na przykład budowa jest podjęta, no bo jest zapewniony w SCM-ie opieka na SOR-ze. No to też wiele dla NFZ-u, tak sądzę, że będzie mówiło, gdzie w Kudowie nie mamy dostatecznie zapewnionej opieki naszym zdaniem, bo jest problem, bo nie będziemy tutaj się rozwodzić, bo wiemy, bo musimy dojechać, bo jest droga numer 8, bo jest zaśnieżona droga czasami, no i jest kłopot. Także ja również zamierzam pani Niemiec taką argumentację przedłożyć. Oprócz tego, co mówi pan radny, pani prezes. Bo też nie wiadomo, czy mi wystąpi też inny. Bardzo proszę przewodniczącego. Chciałbym zwrócić jedynie uwagę, że my posiadamy karetkę, ale typu transportowego. Pogotowie ratunkowe powinno się składać z kierowcy i dwóch ratowników. I to jest wówczas pogotowie ratunkowe. W tej chwili to ta karetka świadczy tylko usługi transportowe. Przewozi po prostu chorego czy rannego do szpitala i na tym się po prostu i w tym jest problem, żeby te pogotowie, które u nas jest, składało się z trzech osób, a nie z dwóch. Pamiętam, nie bardzo mogę się z tym zgodzić, bo nie wydaje mi się, żeby ZOS Polanica, pani prezes, chciała tu złamać jakieś przepisy bezpieczeństwa i wypuszcza, jeżeli przepisy i umowa samozarządu Funduszu Zdrowia dopuszcza coś takiego, że jest kierowca, który jest zarazem ratownikiem medycznym, także nie wydaje mi się, że tutaj przepisy zostały na naszą rzecz przepisowane, że nie do końca by się z tym zgodzić. Znaczy zdanie możemy mieć różne, niemniej jednak wymóg zadania w transporcie dwóch ratowników zostaje spełniony, nawet jeżeli jeden z tych ratowników jest kierowcą, ale no mówię, nie posiadam wiedzy, w tym momencie wyrażam tylko własne zdanie. Musimy przyjąć uchwałę odnośnie przyjęcia sprawozdania z prac burmistrza. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze? Proszę bardzo, radny. Tak, ja mam jeszcze pytanie do pana burmistrza w zasadzie. Jedno pytanie, czy działki, którą chciał wydzierżawić pan Henryk Fugowski tam na okręgu Jakubowice, to było do informacji, że pozostanie podjęta decyzja o wykonaniu naszej wizji. I coś więcej na temat chęć wydzierżawienia działek 584, 575 przez pana Łowrzyła i przez pana Zębika w okolicy granicy. Też miało być dopiero po dyskusji, ale po rozmowach. Dziękuję. Proszę państwa, działka dla pana Fugowskiego zostanie wydzierżawiona zgodnie z pismem, które otrzymał wcześniej, jeżeli zostanie posprzątana. Zostaną usunięte pewne rzeczy, do których został zobowiązany. No i
jest jedyne kryterium. Tak, czyli rozumiem, że jeszcze do niego. No, na razie nie. No, myślę, mam jestem dobry już. Natomiast jeżeli chodzi o pana Łowrzyła i o pana Zębika, to sprawa jest, jest troszeczkę trudniejsza. I w związku z tym i pan Łowrzył, i pan Zębik zostali poinformowani o przedłużeniu załatwienia tej sprawy, gdyż chodzi o wydzierżawienie części działki, która znajduje się na samym początku wjazdu na tak zwaną tą starą drogę. Odbyło się jedno spotkanie, na którym niestety nie były wszystkie strony obecne. Jest prowadzona korespondencja z urzędem, bardzo obszerna, podająca różne interpretacje, ale i pewne dokumenty, które jednak wymagają bardziej wnikliwej oceny i zbadania. Nie chciałbym bardzo pochopnie tutaj postąpić i powiedzieć tak bądź nie. Także ja państwa poinformuję, zobowiązałem się, że do końca lutego dam odpowiedź i panu Zębikowi, i panu Łoszułowi. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania? W związku z tym, że nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa, pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały odnośnie sprawozdania Straży Burmistrza Miasta Podolna-Zdrój? Bardzo proszę. 14 radnych. Uchwała zostaje przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt dzisiejszego porządku obrad, to jest punkt 6, dotyczy o wniosków i zapytań. Kto z państwa radnych? Bardzo proszę, radna Bielawska. Sylwia Bielawska, przepraszam. Pytanie odnośnie do pana burmistrza, odnośnie sytuacji mieszkaniowej w Zdroju. Ponieważ kiedy komisja rozpoczęła pracę w grudniu, komisja społeczna mieszkaniowa, lista osób oczekujących na mieszkanie zamykała się na liczbie 40. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy już 45 osób, więc sytuacja się pogarsza bardzo mocno. I mam wrażenie, że no troszeczkę dziwnie to wygląda, bo ludzie po prostu są odsyłani od kajpasza do nasza, czyli od komisji do burmistrza, od burmistrza do komisji. I z tego właściwie nic nie wynika, bo nie ma nowych mieszkań, nie możemy rozwiązać tutaj problemu. Wydaje mi się również, że to, że zbudujemy budynek na ulicy Łąkowej, budynek mieszkaniowy socjalnym, też nie rozwiąże problemu. Bo naprawdę będzie tutaj się 12 mieszkań. Być może należałoby się zastanowić nad tym tak zwanym barakiem na ulicy Łąkowej, czy to jest chyba używane pojęcie deleżak. Być może należałoby jednak zostawić, nie użyć, a może właśnie wyremontować i podciągnąć do ogrzewania, podciągnąć ogrzewanie jakiegoś takiego budynku i w ten sposób pomóc ludziom oczekującym na mieszkanie. Bardzo mocno mnie poruszyła sytuacja jednej z mieszkanki, która jest na liście, oczekuje na mieszkanie, ale no, z tego co wiem, ubiega się już o nie dosyć długo. Ma ta kobieta 5 dzieci w wieku od 2 lat do 10 lat i nie ma mieszkania w Budowie Zdroju. Prosiłabym o informację. Dziękuję. Jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, mieszkań nie sprzedajemy. Na dzień dzisiejszy nie sprzedajemy i nie podjąłem decyzji, byśmy takie lokale sprzedawali. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, proszę państwa, no musimy się zastanowić nad budynkiem. To, co radny, no między innymi Mirosław Olejarz mówił, budynek przy ulicy Kościuszki. Myślę, że należy do tego wrócić, ponieważ możliwość adaptacji jest. Z tego, co prowadzimy rozmowy i jeszcze przed pracami projektowymi, bo jakieś niezbędne prace trzeba byłoby przeprowadzić, jest możliwość uzyskania dwóch bardzo dużych, ładnych mieszkań. Jest ulica Główna 3, ale to wszystko też determinuje na dzień dzisiejszy budynek Słone 33, ponieważ myśmy do budynku Słone 33, czyli tego po pożarze, już weszli z instalacją elektryczną, czyli przeprowadzamy prace pozwalające przyłączyć ten budynek do normalnego funkcjonowania, bo bez energii elektrycznej po prostu się nie da. Rozpoczynamy, mamy wstępny kosztorys, ale no, ale ten
Kosztorys jest dosyć wysoki i on jednak obejmuje całość budynku, łączy z tymi mieszkaniami, które uległy spaleniu. Są to dwa lokale na ostatnim piętrze. Chcemy rozpocząć od parteru i powoli przechodzić na wyższe kondygnacje. Prowadzimy rozmowy z mieszkańcami, którzy tam wrócą, kiedy wrócą, co musimy zrobić. Także tutaj jesteśmy w stałym kontakcie i myślę, że to będzie też determinowało dalsze szybkie, mi też leży na sercu to, co pani mówi, że są takie sytuacje, gdzie czeka osoba z dziećmi na lokal. No ale proszę Państwa, ja nie chcę mówić, że jutro ta osoba dostanie, bo proszę Państwa, proszę też mnie zrozumieć, że ja pewną sytuację też i przejąłem. Także będziemy się wszyscy nad tym pochylać, nad rozwiązaniem tego kłopotu, no ale w ciągu miesiąca czy półtora no, nie da się załatwić. Trzeba załatwiać pewne rzeczy, ale no, moim zdaniem ważne rzeczy to są istotne, chociaż ja nie ujmuję też, że ta sytuacja trudna jest rzeczą łatwiejszą, a na pewno jest bardzo trudna. No ale tutaj ludzie zostali poszkodowani w pożarze, my musimy tę sprawę możliwie szybko zakończyć, my musimy możliwie szybko tych ludzi albo wprowadzić do pewnych lokali, tam są szmone 33, a jeżeli ze względów takich, że się nie da, bo nie ma tego lokalu, no to im jakieś lokale dać, no bo tutaj jest sytuacja, że oni nie mają gdzie mieszkać. Także no jesteśmy w kontakcie, myślę, że będziemy już w bardziej ścisłym kontakcie z komisją mieszkaniową, bo na tą listą trzeba się naprawdę pochylić i jakieś mądre rozwiązania, ale wspólne przedkładać, a nie jak pani mówi, że no tak to wygląda. Ja też takie mam odczucie, że przychodzą z komisji mieszkaniowej, państwo wysyłacie do burmistrza, to ja będę teraz wysyłał do was, ale to nie na tym ma polegać, to po prostu nie róbmy sobie takich rzeczy, zastanówmy się, jak ludziom pomóc. Sytuacja mieszkaniowa jest trudna, zgadzam się z Wami. Ale musimy coś zrobić z tym. I na pewno zrobimy. Ja chciałbym zapytać, czy możemy skorzystać z tak zwanego społecznego budownictwa, gdzie państwo dopłaca? Jest taki system STB, bodajże to się nazywa. Prosiłbym się przyjrzeć tej metodzie, czy po prostu możemy tutaj coś w naszym budownictwie komunalnym zmienić. Od 70 roku nie wybudowaliśmy w budowie z komunalki nic. Ja wiem, że pan burmistrz nie jest w stanie, jak to się mówi, z rękawa wycząsnąć pieniędzy. Wiemy, jaka jest sytuacja miasta, jakie jest zadłużenie miasta. Ale zastanówmy się nad tym, czy ewentualnie nie wchodziłoby nie od razu, stopniowo w rachubę takie budownictwo. Dziękuję. Ktoś z nas ma pytania? Bardzo proszę. Tak, mam pytanie, czy pana burmistrza, czy wiadomo mniej więcej, co było przyczyną tego pożaru na wierzchu w gminie Polskiej 33? Nie jest, nie wiadomo. Jeszcze jedno pytanie. Też chyba do pani skarbnik. Czy nadal jest prowadzony ten audyt wewnętrzny, czy może już jakieś są wnioski ewentualnie? To wiadomo już. Proszę Państwa, audyt ma trwać przynajmniej 12 miesięcy. Więc to nie jest sprawa dwóch czy trzech tygodni. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania w tym punkcie? Bardzo proszę, Radna Sylwia Wrocka. Mam jeszcze jedno pytanie, które dosyć, no tak mnie trochę poruszyło. Dlaczego przy zmianie sekretarki nie został ogłoszony konkurs na to stanowisko w administracji publicznej? I ewentualnie chciałabym powiedzieć, jaka umowa została podpisana z panią publiczną? Z kim? Z panią sekretarką. Szanowni Państwo, w ustawie o pracownikach samorządowych mamy opisane kilka kategorii pracowników, między innymi stanowiska urzędnicze, pomoc administracyjna, rzemieślnicy, no te stanowiska niezwiązane z wykonywaniem zadań stricte administracyjnych. Ustawodawca w ustawie o pracownikach samorządowych zastrzegł, że na stanowiskach urzędniczych mogą być zatrudniani pracownicy, którzy zostaną wyłonieni w drodze naboru. Określił zasady, oczywiście jest wyjątek od tej zasady naboru, kiedy między urzędami administracji samorządowej przechodzą pracownicy między
urzędami gmin, między starostwami, między urzędem marszałkowskim, ale to jest wyjątek od zasady naborowej. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc administracyjną, takiego wymogu nie ma. Tu pracodawca, tak jak w każdym innym zakładzie pracy, ma prawo sobie dobrać taką osobę, do której ma zaufanie, o której wie, że spełni jego oczekiwania na takim stanowisku pracy. Na przykład u nas stanowisko sekretarskie czy sekretarka nie jest stanowiskiem urzędniczym. Wobec tego tutaj pan burmistrz miał pełną swobodę w zatrudnieniu bez przeprowadzania jakiejkolwiek procedury naborowej. Usatysfakcjonowała odpowiedź, czy jest to tak? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Burz. To jest bardziej apel, aniżeli po prostu wniosek. Jak wiemy, w ostatnim okresie na drodze numer 8 były zrobione blokady. Blokady były od Kobierzyc do Dusznik. Kudowa to tak jakby nie była tym zainteresowana. A przecież my też powinniśmy być tym zainteresowani. I powinniśmy się dołączyć. Nie wystarczy tylko wysłać uchwały do ministra, a trzeba również działać. Te wszystkie blokady były organizowane pod patronatem urzędów miast. Wypowiadają się, załóżmy, burmistrz Kobierzyc i inni. Można to przeczytać na Facebooku. W związku z tym ja uważam, że powinniśmy się w to włączyć. Koniecznie powinniśmy się w to włączyć. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Ja rozumiem, że pan przewodniczący namawia mnie, żebym miał organizował blokadę na drodze numer 3, tak? No, proszę państwa, przepraszam, ale urząd burmistrza jest od tego, żeby chyba strzec prawa. Ja bardzo przepraszam. Pierwsza rzecz, czy no możemy dyskutować, czy no, wiemy o tym, że w tym roku są wybory. Proszę państwa, wiemy o tym doskonale, że są wybory między innymi parlamentarne. To jest jedna rzecz. Daj Bóg, żeby te blokady z różnej inspiracji były skuteczne. Nawet ze względu na pokrywający się termin wyborów, bo się pojawia pewna aktywność. Druga rzecz, proszę państwa, czy te blokady są na tyle skuteczne, że w wyniku pewnych procedur, które są przewidziane prawem, czyli na przykład konsultacji, które są przewidziane do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego możemy jako gmina, jako obywatele uczestniczyć w konsultacjach dotyczących budowy drogi S8, czy tak jak zrobiliśmy my i inni burmistrzowie, dołączyliśmy również w związku z państwa apelem odcinek Kudowa Kłodzko, gdzie ten dokument został zarejestrowany, ten dokument wpłynął do Ministerstwa Infrastruktury i ten dokument jest obowiązujący. Proszę państwa, no bym się zastanawiał, polemizowałbym z panem przewodniczącym, czy moja obecność na ulicy jest dobrym elementem pokazującym właśnie przestrzeganie prawa. No, mam tutaj wielkie wątpliwości, aczkolwiek jeżeli moja obecność spowodowałaby poprawę bezpieczeństwa na drodze numer 8, to zalecam panu, że pierwszy bym poszedł. Pierwszy bym poszedł i bym tę drogę blokował. Natomiast myślę, że musimy postępować długodystansowo, czyli skutecznie, ale w sposób taki, no, myślę, że wyważony. Także to jest moje zdanie, jeżeli państwo macie inne propozycje, no to bardzo proszę. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać w tym temacie głos? Widzę, że nie. A jeszcze jakieś pytania w punkcie wolne wnioski, zapytania na razie, to są radni, proszę pana. Nie mamy żadnych pytań państwa radni. W związku z tym, że nikt z gości przed sesją nie zapisał się do dyskusji i w związku z wyczerpaniem, przepraszam najmocniej, porządku obrad, zamykam czwartą sesję Rady Miejskiej Budowy Zdroju. Mam jednak prośbę do państwa radnych. Mamy do załatwienia rzecz, która jest niezwiązana z sesją, ale potrzebuję, żebyście państwo radni zostali tutaj na, no, na jakąś, nie wiem, pół godziny. Potrzebujemy dopracować jedną rzecz i z tego względu
Bardzo proszę o pozostanie. Powtarzam tą sentencję, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 4. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo.